Cześć. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, czego słucham tutaj w szklarni. Ponieważ już tam kiedyś o tym mówiłem, nie jestem zwolennikiem nawijania przez 9,5 godziny, tam przez 9 godzin bez przerwy, mierząc ozorem. A tej muzyki, która tutaj leci przez radiowęzeł, też już nie da rady słuchać. Dlatego muszę sobie dawać radę jakoś z tym, co mam w uszach, czyli ze słuchawkami i z MP3 czy MP4. Jeżeli chodzi o tą muzykę z radiowęzła, chciałem wam tutaj powiedzieć, ostatnio akurat taka sytuacja była, że włączył szef Sky Radio i jest jakaś nowa piosenka, zdaje się, Justina Biebera. To w ciągu 9,5 godziny liczyłem, ten utwór został powtórzony 7 razy, także można tutaj oszaleć i żygać tą muzyką, tak, dlatego trzeba sobie dać radę jakoś. Też wspominałem już o tym, że słucham dużo audiobooków. Myślę, że można to liczyć już w setkach. Odkryłem je gdzieś, nie wiem, 8 lat temu i w tej chwili stał się to dla mnie już nauk. Na początku nie było nic, nie było ciekawego wyboru. Te audiobooki dopiero jakoś się zaczęły rozwijać, tak od 4 lat. Powstała strona audioteka.pl i tam dużo zostało wstawionych książek z profesjonalnymi lektorami. Kiedyś słuchałem wszystko jak leci, większość to nie można było słuchać, po prostu człowiek po 2 minutach wyłączał. W tej chwili ci lektorzy są naprawdę profesjonalni, są znani aktorzy, często pojawiają się słuchowiska radiowe, gdzie sporo znanych aktorów występuje, oprócz tego są efekty dźwiękowe, także można się zanurzyć w takich książkach jak w filmie. Jest to sposób na monotonność tej pracy. Jeżeli macie możliwość słuchania sobie bez zakazu, no to polecam. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no czasami wiadomo, nie ma akurat nic ciekawego do posłuchania. Nie ma nic ciekawego do posłuchania, no to zapodaję sobie muzyczkę. I teraz co słucham? Troszeczkę takiej nutki osobistej. No, przede wszystkim nie słucham. Nie słucham disco polo. Jakoś nie trawię, ale nie walczę z tym. Nie wyśmiewam, po prostu no, to jest kwestia gustu. Ja nie lubię, Chociaż kiedyś słuchałem italo disco, czyli to jest takie, można porównać do włoskiego disco polo. Jeżeli chodzi o to, co ja słucham, lubię utwory, gdzie jest dużo elektroniki. Ze starszych utworów, ze starszych wykonawców, do których lubię wrócić, no to co jest Jean-Michel Jarre, Wangel, jest Kitaro, Klaus Schulz, muzyka elektroniczna, tak. Lubię sobie na spokojnie posłuchać Mike'a Oldfielda. A z takich czasami sobie wyszukam sobie gdzieś tam na stronkach muzykę taką, no techniawki troszeczkę, transu. No uwielbiam dubstepy słuchać, także troszeczkę mocnego uderzenia. Głośności nie ustawiam na max. Tak ustawiam, żeby mieć kontakt ze zewnętrznym światem dźwiękowym. Ponadto, no jeżeli już trzymam te słuchawy w uszach przez tyle godzin, no to nie chcę być głuchy na stare lata. Dlatego ustawiam sobie tak, żeby było wszystko dobrze, żebym z bolącą głową potem nie wracał do domu. A tutaj niektórzy używają też sobie słuchaweczek i są na przykład 3 rajki ode mnie, ja słyszę, jaka muzyka gra, także to jest już przesada. No ale i producenci aparatów słuchowych są z tego bardzo zadowoleni. Aktualnie posiadam taką MP3, najprostszą, znaczy nie, no średniej jakości. Zużyłem już chyba tutaj, zniszczyłem z 10 takich, znaczy nie takich, zużyłem 10 MP4, ale doszedłem do wniosku ostatnio, że mi to nie potrzebne, ja tam obrazków żadnych nie oglądam ani nic. Tam taka mi wystarczy, 8 giga pojemności, pamięci wewnętrznej. Oprócz tego sobie takie słuchaweczki zakupiłem, Panasonica, właśnie szukałem w miarę tanich i żeby dobra jakość dźwięku była, bo ja nie zliczę, ile już tu słuchawek zaorałem. Najczęściej sypią się przy wejściu, przy jacku.
Jedne udało mi się nożem przeciąć, jak tutaj coś tutaj kurde machałem sobie przy cięciu liści, także tu nie ma co inwestować w sprzęt za bardzo. Także ja wam polecam audiobuczki, także naprawdę czas inaczej leci. No chyba, że macie tam, lubicie sobie pogadać, to nie ma problemu. Na razie.